Witam na moim kanale. Dzisiaj spaceruję po moim ogrodzie leśnym, który powstał w sposób naturalny. Kiedy byłam małą dziewczynką, wkoło tutaj były pola uprawne, nie było tutaj, gdzie jestem teraz, nie było lasu. Były pastwiska. Była to taka nieporośnięta skarpa, która przez te lata zarosła i stała się laskiem. Przede mną cebulica, geofit wiosenny, roślina wczesnej wiosny. Pojawia się ona na leśnych polanach i przy leśnych łąkach, wtedy kiedy na drzewach nie ma jeszcze liści. Cebulica należy do rodziny szparagowatych. Występuje w Europie i Azji. W Polsce cebulica występuje na południu kraju w Bieszczadach i Karpatach. Jest ona rośliną rzadką, objętą częściową ochroną. Rozróżnia się dwa gatunki: cebulicę dwulistną Stylia bifolia i cebulicę trójlistną Stylia clandi. Ta ostatnia występuje właśnie tylko w Bieszczadach, a niektórzy botanicy uważają ją za podgatunek cebulicy dwulistnej. Łodyga wyrasta z podziemnej cebuli. Jest ona obła w wysokości od 10 do 25 cm. Liście przeważnie są dwa, żywozielone. Obejmują one łodygę i wyrastają razem z kwiatami. Tutaj okaz, który zawędrował do mojego ogródka ozdobnego. Kwiaty zebrane są w grona 20-kwiatowe. Pojedyncze kwiaty osadzone są na szypułkach i mają kolor niebieski i fioletowe pylniki. Kwitnie ona od marca do kwietnia. U mnie najprawdopodobniej występuje cebulica trójlistna, która jest właśnie charakterystyczna dla Polski południowo-wschodniej Bieszczad. Charakteryzuje się ona tym, że jej łodyga jest zabarwiona na czerwonawo, a kwiatostany są takie bardziej okazalsze niż u cebulicy dwulistnej. Ten kwiatostan jest bardziej taki stożkowaty. Cebulica lubi gleby próchnicze. Jej nasiona roznoszone są przez mrówki. W sprzyjających warunkach właśnie daje duży samosiew. Cebulica trójlistna charakteryzuje się tym, że posiada trzy liście. Czasem może mieć ich nawet cztery. Tutaj widzimy bardzo fajną roślinę, która nazywa się śledzienica skrętolistna. Jest to roślina, która należy do rodziny skalnicowatych. Występuje ona w mokrych, cienistych miejscach na skrajach lasów. Jest jedną z pierwszych roślin przedwiośna w Polsce. Łodyga jest długości od 5 do 20 cm, a charakterystyczną cechą tej rośliny jest to, że nie wytwarza ona płatków korony, tylko po prostu działki kielicha. Śledzienica wytwarza dwa rodzaje liści: liście odziomkowe i liście łodygowe.
Kwiaty ma niepozorne, koloru żółto-zielonego. Zebrane są w baldachio grona. Występują wyłącznie działki kielicha. Płatków korony jest brak i otoczone są one liśćmi przykwiatkowymi. Jest to roślina zadarniająca, tworzy niskie, luźne darnie. Stosowano ją też w leczeniu schorzeń śledziony, stąd jej nazwa śledzienica. Nad potoczkiem rośnie miodunka ćma. Występuje ona w lasach mieszanych i liściastych zaroślach. Przeważnie występuje we wschodniej Polsce. Niektórzy botanicy uznają ją za podgatunek miodunki plamistej. Różni się od niej tym, że nie ma plamek na liściach. Pięknie kwitnie pierwiosnek wyniosły. W Polsce występuje głównie w górach. Należy do rodziny pierwioskowatych. Jest to roślina, która jest objęta częściową ochroną gatunkową. Ma nagą łodygę zwaną głąbikiem. I na szczycie jej znajduje się kwiatostan, który jest zwrócony w jedną stronę. Kwiaty są żółte. Kwitnie już też gnieć błotna, roślina pospolita w całej Polsce, potocznie zwana kaczeńcem. Należy ona do rodziny jaskrowatych. Jest to nieduża roślina dorastająca do 50 cm wysokości. Ma duże liście kształtu nerkowatego i kwiaty żółte. Kwitnie lepiężnik biały. Należy on do rodziny astrowatych. Jego kwiaty pojawiają się przed rozwojem liści. Są koloru białego. Liście pojawiają się, gdy kwiaty zaczynają przekwitać. Są bardzo duże, są odziomkowe.
Pojawiły się czarki austriackie. Są to jadalne grzyby, które bardzo fajnie wyglądają w ogrodzie leśnym, dodając mu czerwonego koloru.